teraz zastanowimy się, jak rozwiązać taką reakcję redox. Otóż należy zacząć od ustalenia stopniu utlenienia wszystkich pierwiastków, z jakimi mamy do czynienia, zarówno w substratach, jak i w produktach. Widzimy, że stopnie utlenienia zmienia ołów oraz chlor. Ołów, obniżając stopień utlenienia, jest utleniaczem. Natomiast chlor, skoro podnosi stopień utlenienia, jest reduktorem. Teraz napiszmy bilans elektronowy. Żeby ołów ze stopnia plus 4 przejść na plus 2, musi pobrać 2 elektrony. Teraz piszemy dla chloru. Oczywiście należy uwzględnić, że chlor jest cząsteczką dwuatomową. Aby dwa atomy chloru ze stopnia minus pierwszego mogły utworzyć cząsteczkę chloru na stopniu zerowym, muszą zostać wydzielone dwa elektrony. Teraz podpisujemy. Tam jest utleniacz, jest reakcja redukcji. Natomiast druga reakcja musi być oczywiście reakcją utlenienia. Oczywiście ilość elektronów w reakcji redukcji musi być równa ilości elektronów w reakcji utlenienia. Te ilości się zgadzają, więc nie musimy nic mnożyć. Teraz uzupełnimy reakcję. Przed ołowiem nic nie wpisujemy. Przed chlorem na zerowym też nic. Natomiast musimy policzyć chlory w produktach. Tu są dwa, tutaj też są dwa. By dopisać je w substratach. 2 plus 2 daje 4. Teraz wodory uzupełniamy. W substratach mamy 4 wodory, więc w produktach też muszą być 4. 2 razy 2 daje 4. Teraz tlen. Mamy 2 atomy tlenu w substratach i w produktach też są 2. Więc reakcja jest uzupełniona. Dziękuję.